Halo, halo, siemaneczko wszyscy ludzie, kolejny odcinek Fame Speedway Grand Prix, tak jest. Wczytamy oczywiście standardowo nasz poprzedni plik z ostatniego zapisu. Słuchajcie, jednak postanowiłem, że nagram następny odcinek, albo zobaczycie to później, nieważne. Niestety to ciężko jest z ogarnięciem sytuacji, jeżeli chodzi o czasowość moją i w ogóle. Dlatego zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Czy jeszcze zobaczę jedną rzecz? A, na luzie. Chciałem sprawdzić, jak ta moja... ile zostało mi przestrzeni w dysku. No, jeszcze mogę spokojnie ponagrywać jeszcze z kilka odcinków, może akurat dzisiaj na raz. Zobaczymy na razie. Bo naprawiam jednak te wszystkie rzeczy, ponieważ ja tu macham i macham. Kurwa. Czasami mnie nerwia już ten cholerny gardło. Tuning, to właśnie o co chodzi z tuningiem? A, że mogę go ulepszyć, dobra. Zresztą i tak już niestety już to zrobiłem. No trudno, będziemy mieli trochę z ulepszonym silnikiem w pierwszym poziomie. Dobra, zrobiliśmy już właściwie wszystko i przejdziemy do kolejnej rundy Grand Prix. No to jeżeli słyszeliście motor, proszę bardzo. Kolejna runda Grand Prix. Jedziemy. Praga. Nikt jednak nie wyobraża sobie, wiecie co, może w następnym odcinku. Właśnie miałem sobie spokojnie czas i mogłem sobie przynieść jakieś picie, ale niestety znowu tego nie zrobiłem. Zawodnicy mówią, że znajdę, że to kwadratowy tor, nie, na którym niestety ciężko wyprzedzać naukę. Dobra, ale jesteśmy w Pradze właśnie i to jest właśnie Grand Prix Czech. Pierwszy start zawodników. No nie powiem, wygląda to nawet ładnie. Zobaczymy, jakie są dyspozycje. Akurat kolory dopasowujące się do klimatu tego. No ale zobaczymy, jak tor. Nie wszystko muszę oczywiście pamiętać, jak wyglądały i jakie on wtedy podczas jazdy to wyglądało. Ale oczywiście mogłem wcześniej w poprzednich odcinkach opowiedzieć trochę o wyglądzie torów i w ogóle. Czasami to zapominam. Ale nie wiem, czy to jest takie istotne. No to jedziemy z pierwszym biegiem. Oczywiście kochany pierwszy tor. Czasami ulubiony, czasami nie. Brum, 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 brum. O fuck. Dobra, sporo straciłem. No dobra, niesamowity start, trzeba to przyznać. Ojojojojoj. Ciekawe, jak teraz to nadrobię. Drugi, Carlson. Dobra, o nie, nie, nie. Serio, takiego początku to ja się nawet nie spodziewałem. Ojojoj, dobra, widzę, że ten tor jest troszeczkę bardziej wymagający, ponieważ troszeczkę to mnie odpycha, albo ta część, która... Ej, no serio? Galop został bardzo w tyle. Dobra, widzę, że teraz będę musiał zmienić taktykę, niestety. Trochę tutaj mnie ubolewa niestety ta sytuacja. Niestety nic nie zrobię, nie nadrobię nawet straconych metrów. Oni już są przy skręcie, ja już jestem w połowie trasy. Jedzie za bardzo zjechał. A specjalnie bym jebał się. Dobra. Drum, drum. Wow, 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 co to było? Tak w ostatniej chwili to zauważyłem. Dobra, widzę, że niestety tu widzę powagę, więc proszę bardzo. Nie ma już opierdalania się. I teraz na powagę. Trzeba tutaj wygrać ten teraz bieg. No niestety, początek tego odcinka był bardzo niestety słaby. Ale po wymianie oczywiście części... Zaczyna się głównie... Będzie trochę jednak inaczej. Obsada biegu jest następująca. No dobra, trzeba się teraz skupić. Tak jak w poprzednich odcinkach o tym wspominałem. No i start. No i teraz to inaczej wygląda, no.
Tak, wiem, czasami to już jest trochę przynudnawe, jeżeli nawet tak bym jeździł. O, ty motherfuck, wypierdzielaj stąd. O, no dobra, widzę, że mamy tutaj konkurenta. O, nawet dwóch. No dobra. O my fuck, nawet przy tak bliskim. Dobra, widzę, że teraz troszeczkę tu będę musiał spoważnieć. Widzę, że tutaj mamy mocnego konkurenta. Pierwszy jedzie Adams. Drugi Golob. Niestety nie nadrobię. What the fuck? A w poprzednim odcinku to inaczej wyglądało, szczególnie że przy takim czasie. Ajajajaj, dobra. Niestety to już nie wygląda za dobrze. Jeżeli chodzi o stan teraz rywalizacji, nie tylko już zawodach, ale chodzi o to, że powinienem już zacząć się skupić na ulepszeniu częściach. No niestety tego się nie spodziewałem, że tak się mogłoby stać. Czy mi się wydawało, czy już po finiszu mi się jeszcze przyspieszył? Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Właśnie zobaczę jeszcze w garażu, czy wszystko dobrze jest montowane. No tak, wszystko jest wmontowane dobrze, więc nie wiem o co biega. Może o to chodzi, że rywalizacja jest troszeczkę tutaj troszeczkę inna. Może oni też mają ulepszone teraz części. Sam już niestety nie wiem. Dobra, ładny start, trzeba to przyznać. Starałem się nie mrugać i się bardzo skupić, w którym momencie idealnie trafi. O nie, wypierdziela, nie, wypierdziela. Fa! Nie! Na końcu Sullivan. Ja pierdolę jeszcze, z tym moim gardłem to było zajebisty głos. Nie wiem, czy zauważyliście. O nie, ja stąd wychodzę. No nie, no takiego słabego, słabych zawodów jeszcze nie miałem. No co, bieg ostatniej szansy? Nie! Fuck! Ej, no serio? To na następnych zawodach ja muszę kupić lepszy silnik. Widzę, że tutaj niestety ja sobie nie podołam. No dobra. Nie, Boże! Odcinek brzmi na męstwo. Chcę wyjść, kurwa! Chcę wyjść! Być ja pierdolę, kurwa. No nie wierzę. Sorry ludziska, niestety tak mi się to tego nie zdarzyło od czasu, kiedy w poprzednich zawodach to było w finale, ale tego to ja nawet nie skomentuję jeszcze gorzej. Dobra, pierdolę, niestety. Oh, sklep. No kurwa, kupuję oczywiście najlepszy silnik, a co wy chcecie? Czy ja mam najlepsze już koła? Mam ramę dobrą? Tak. Kolejna runda. Ja pierdolę. Dobra, w tym odcinku będą trzy zawody, ponieważ niestety w pierwszych zawodach nie wyszło mi tak, jak chciałem. Początek zawodu. A właśnie, jak wygląda moja tabela? Nie, biegów, kurwa. Chcę zobaczyć klasyfikację. Spadłem, no kurde. Wiem, że pewnie niektórzy gracze, oni prędzej byli cały czas na pierwszym miejscu, ale niestety tu widzicie, inaczej to wszystko wygląda. Dlaczego ja kurde zlamiłem? Kolejna kurwa, czwórka będzie żyło. Teraz miała. Dobra. Chill out. Kolejny od krawężnika. Jedzie. Startują. To... Mam nadzieję, że. Ale ładny teraz ten tor, trzeba to przyznać. Aż mi to przypomina Gorzów. Szczerze. No i jedziemy. Jezu, właśnie się boję, że właśnie ten tor jest czasami taki śmieszny, bo jest chyba mały, właśnie. To jest właśnie śmieszna sprawa. O, ty meta, chodź ty. Zaraz tutaj cię wjadę. O właśnie, o to mi chodzi. Jeszcze... Nie, kurde, to jest...
Czy ja naprawdę mam dzisiaj pecha w tym odcinku? Serio? Jakby to skomentować? No kurde... Chciałem go odbić, a tutaj normalnie przeniknął. No kurde... Gra mnie czasami troluje, no. Taka sytuacja. Dobra. Nie no. Nie wiem, czy ja podołam w następnym biegu, kurde, takiej niesamowitej rywalizacji, szczególnie, że ja teraz lamię jak napięty. Kurde, jak, nie wiem, chciałem powiedzieć coś okropnego, ale niestety tego nie zrobię. Wiesz, ja muszę się skupić, żeby wygrać, kurde, chociaż ten właśnie... Nie chciałem słowić dzisiaj, no. Dziś, teraz. Wypierdalaj teraz, kurwa, ja mam cię teraz tutaj zetnę. Kotwo, wypierdalaj, zaraz ci tak skopię dupę, że kurwa, siebie nie no kurde, no, wypierdalaj od tego kurde krawędzi. Co ja muszę zrobić, żeby... Zaraz cię, zwolnij troszeczkę, żeby tutaj ściąć. O właśnie, o to mi chodzi. Kurde, ale wypierdalaj! Wypierdolaj! No nie wierzę. No nie zrobię tego. Czekajcie, zrobię to inaczej. Uwaga. Wiecie, żeby była cała piątka. Bardziej wkurwiony niż nie mogę być. Nie mówię to też o mojej minie, czy również jakichś spostrzeżeń, czy mi twarzy. Ale to już mi jeszcze z tym. Ostatnia szansa, ale awansować do zawodów głównych. Serio? Bieg ostatniej szansy? Skoro tak gra wymaga, żeby szczególnie w tym momencie wygrać teraz ten bieg, proszę bardzo. Galop, jest to długość motocykla z przodu. Wypierdalaj, kurwa, wypierdalaj! Możesz tu pojechać, to człowiek z gumy. Kocza zwinność uchroniła go przed poważną kontuzją. LOL! Dobra, na Mersła to nie tylko, ale widzę, że to są dziwne wiksy i rzeczy, jakich jeszcze też nie pospotykałem. Szczególnie, że... okej... Serio? Wiecie, że macie to wszystko nagrane. Dobra, widzę, że mi poprawiło to humor, szczególnie w tym momencie. Widzę... Widzę, gra troluje. Szczególnie te głośno, kurde, jeszcze... Ja się tego nawet nie spodziewałem. Niestety nie wyciszę w tej chwili, ponieważ ja jeżdżę. I teraz muszę utrzymać tę pozycję, bo chociaż drugie miejsce to też nawet dobra opcja, ale nie. Wolę pierwsze miejsce. Właśnie śmieszny jest ten tor, ponieważ jest mały, są krótkie zakręty. Trzeba bardzo uważać, żeby ciągle czujmy, trzeba szukać dobrych taktyk. Żeby się bulwersować i czasem fiksować. Nie powiem. Tyle się tego dziać. Ja już nie wspomnę o tych problemach i lamieniu. Rozpoczyna się teraz prawdziwe ścinanie. Ale dobra, wracam do gry. To jest najważniejsze. Ustawienie na starcie. Jedziemy. Oby było teraz, no teraz nie ma takich problemów. Teraz jest wszystko w porządku. Teraz chłodem dostałem teraz. Nie, znowu będzie powtórka. Kurde, wiedziałem, że będzie powtórka, że kurde wjedzie tutaj na krótko.
dlaczego ja nie próbuję tutaj przy krawędzi? No fuck logic. Tak, fuck logic. Na końcu Nikos. Spróbuję. Właśnie najlepsza taktyka to jest przyhamować przy zakręcie, żeby od razu już... O, właśnie tak jak teraz, ale niestety to nic nie działa. Właśnie staram się to jakoś zrobić. Właśnie teraz i przyspieszyć. No to właśnie czasami działa to czasami. O, właśnie i przyspieszyć. No, ale widzicie, to nic na razie nie da. Kurde, nawet czasami mój zawodnik dziwne pozycje już robił. Dobra, najważniejsze drugie miejsce i to jest najważniejsze. Serio? Akurat musiałeś przyhamować akurat tuż przy meczu. Ale najważniejsze, że dojechałem jako drugi. To jest dla mnie najważniejsze. Czyżbym był w walce o półfinał? O takich długiego. Teraz się zastanawiam właśnie, jak to teraz wygląda z moimi odcinkami. Czekam nas dalszy ciąg. Chodzi odcinkami, no mi chodzi w sensie zawodami. Bo na pewno jeszcze zagramy jeszcze jedne zawody, szczególnie w tym momencie. Wrum, 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 kur. Jedziemy. I nie pozwolę na to, żeby koleś tutaj wjechał, kurde. O, aż mnie noga zabolała przez chwilę. Napiąłem zbyt mocno mięśnie. Że jeszcze po jednym meczu mnie złapały skurcze w nodze i to mnie właśnie trochę ubolewa. Dobra, jest najważniejsze, że prowadzę i to dla mnie jest najważniejsze. To chyba jest dzięki temu chyba większa szansa na to, że awansuję do półfinału. Czy nie wiem, czy pisało, że dzięki temu właśnie awansuję do półfinału. Na razie to będzie tajemnica. Mam nadzieję, no kurde. O nie. Mam już dosyć takich akcji, kurde. Szczególnie, że jak ktoś mnie wyprzedzi. Myślicie? Nie sprawdza to się chyba. Ale wiem, że wiksał. Zajebiście, wiksał. Tak, dzisiaj moje słownictwo, co tu się dzieje. Emocje sięgają zenitu, teraz już nie można. Niszczę praktycznie wszystkie tutaj reguły i zasady, jakie tutaj obowiązują. Ale dobra, jestem w półfinale i to mnie cieszy w końcu. Ale mnie ucieszy bardziej, jak dojdę do finału. Kurde, słaby start. Muszę teraz cholernie teraz nadrobić staty. Może nawet drugie miejsce mnie ucieszy. Ale kurde, pierwsze jeszcze lepiej. Pierwsze... Właśnie najlepsze są miejsca, ponieważ nie wiem, od czego to zależy, które tory. Ja bym się cieszył bardziej, żeby zająć najlepszy tor, czyli czwarte, czyli jak jest tam w żółtym kasku. No, najbliżej baty najlepiej się czuję. Właśnie nie wiem, czy każdy czuje się dobrze, jeżdżąc, startując właśnie od tego właśnie momentu. Kurde, chcę go wyprzedzić, ale nie mogę. No dobra, drugie miejsce mnie bardziej ucieszy. No tak, jeszcze ja to zrobię. Zobacz, proszę, widzisz? Widziałeś? Też to zrobiłem. Nie ma tej riposta. Czterech najlepszych. Dobra, finał. No nie, akurat tego miejsca nie lubię, ale przeżyję. Wygrać, kurwa! No nie, to słaby start, ale... Nie! Spróbuję podciąć. No i dobra. Widzę, że znowu będzie walka. No nie, no kurde, już ktoś tam wykluczył się. No i to czasami mnie denerwuje. W sumie... Z jednej strony... No kurde! No... Serio? Serio? Ja jebie, no serio, nie wierzę, że to się tak stało. Kurde, właśnie stanął dosłownie na środku toru. Dosłownie przy samym środku zakrętu. O kurwa, żebym ja się nie wierzę. No. Nie no, sam pojadę, nie wierzę. Dobra, czyli mogę spokojnie pojechać. Nie wierzę. A, di to tu, di to tam, di to tu, di to tam. Ale proszę was, tego jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Nie, no nie, po prostu nie wierzę.
Dobra, to nie będzie tylko lamienie, ale tu są takie wiksy. Dodam właśnie w tytule odcinka wiksy jeszcze. Kurde, tego się nawet nie spodziewałem, że tak to się stanie. Oh my fucking shit. No dobra, ale widzę w tabeli troszeczkę już nadrobiłem, więc mnie to bardzo cieszy, ale dobra. Ile ja dostałem hasiora? Żeby do najlepszego silnika, to ja potrzebuję właśnie 30 tysięcy. Niestety nie mogę sprzedać i to jest troszeczkę bullshit. Yes, of course. Zrobimy tak, że naprawimy części. Najważniejsza część całej tej naszej przygody. No i tak jak ja wam obiecałem, zagramy jeszcze jedne zawody, właśnie nie pamiętam. Grand Prix Europy, czyli Chorzów. Trybuny podczas pamiętnych finałów światowych w latach 70. Na tym stadionie jedyny Polak. Ja się próbuję sobie przypomnieć, jak to było w Chorzowie. Pamiętam, że był może chyba kiedyś, albo nie było, właśnie niestety. Niestety nie przypominam sobie już historię z Chorzowa, niestety. Szkoda. Znaczy zauważcie jeszcze jedną taką, że widzicie to i właśnie czasami to mnie śmieszy, że wyrzucenie tych. My to czasami wyrzucaliśmy rolki papieru, ale chyba tak go nazwę. I zobaczcie. Znikają dosłownie, to nie jest takie realistyczne i to jest wszystko komputerowo, no wiadomo, wszystko jasne. Bieg, w którym dobra, mój bieg. W końcu normalnie, czyli na dzień to. O, widzicie teraz, ładnie teraz to wygląda. Coś mi się wydaje, że producenci, którzy tam pewnie najprawdopodobniej i polscy, skupiali się też na właśnie takim czymś jak Grand Prix Europy, gdzie jakościowo o nich to wszystko podchodzi. Loran, na prowadzenie. No dobra, ale przyznaję, ładnie to wszystko wygląda. Wow, 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 oh my fucking shit. Takiego początku to jeszcze też nie spodziewałem się. Ale co to dla mnie, chodź. Come on mi, bro. Jak zwykle kończy mi się to. No długie zakręty właśnie czasami. Nie wiem, czy wnerwia, czy to cieszy. No ale niestety nie nadrobię takich metrów już teraz. Może, może. Drugi Loran. Kurde, jakie długie to są czasami zakręty. Ale chyba trzecie miejsce mi dzisiaj czeka w tej chwili. Pierwszy jedzie Sullivan, drugi Loran, trzeci Galop, na końcu Emil. No niestety nie ma tutaj, niestety nic nie nadrobię, widzicie? Właściwie to wszystko jest tak, nic się nie zmienia, no właściwie, no i tyle. Serio, jeszcze kurde, ten Bill Hamill wjechał w nich. Ach, ta grafika w 2002, jeszcze te jakościowości. Tak. Dobra, widzę, że teraz musimy tutaj znowu się w tematyce skupienia. Zaczyna się główna faza turnieju. Druga faza turnieju. Oczywiście. Ustawienie na starcie. Teberem, tenterem. Już nie wiem, czy tak często trafiam na drugi tor. O nie, ziomuś, nie. Ze mną już dosyć takich już jazdów. Że już teraz. O nie. Właśnie mnie tu czasami. Taki błąd, bo właśnie. O nie. No dobra, przetnę to, zobaczmy, czy się uda. Chuj, nic tu nie dało. Ale może. O, właśnie to jest nawet ciekawy sposób. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda za drugim razem. Nie do końca, ale to ładnie nadrobiło te metry. Ale niestety to. Kurde. Drugie miejsce też mnie jakoś ucieszy przynajmniej. Drugi Galop, trzeci Nichols. Na końcu Johnson. God damn it. Nie wiem, jaki mam rekord w ogóle ogólnie w torach i w ogóle, ale ja się bardziej skupiam na tym, żeby
jak najszybciej i jak najlepiej ukończyć biegi. Zobaczmy, gdzie ja będę w tej chwili, może w biegu ostatniej szansy. Na razie na to nie wskazuje. No na razie nie, dobrze jest. I mam nadzieję, że dzięki tej wygranej, a może drugiego miejsca, awansuję do półfinału. I to może mnie ucieszyć. Oczywiście postaram się jak najbardziej być przy krawędzi, bo skutek wyjechania za daleko krawędzi skutkuje tym, że przeciwnik może nas wyprzedzić. No właśnie tak jak teraz. Właśnie ten najmniejszy jeden błąd powoduje, że... O właśnie, 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 nie. Aaaa, jeszcze zdążyłem przyblokować. Wypierdala, wypierdala, kurwa! No nie wierzę, no kurde. Czy oni, kurde, naprawdę... starają się, żeby kurde mnie wnerwić, żeby nie był pierwszy. A już tak chciałem go ładnie przyblokować. No kurde, co za bullshit. Może drugie miejsce mnie jakoś poraduje jakimś ciekawą sprawą. Mam nadzieję. Już mam dosyć takich wydarzeń. Ale zaraz zobaczymy. Jak ostatniej szansy. No nie, dobra. Jest, dobrze, dobrze. Jest półfinał. Ja się z tego cieszę bardzo. Ale trzeba zająć przynajmniej drugie miejsce, żeby awansować do finału. I chyba to trzeba wziąć pod uwagę. Szczególnie, że ja kurde jeszcze ani razu nie wygrałem tak... Nie wiem, trzeba się w tych zawodach wygrałem chociaż raz. Ciągle przy krawędzi próbowali. Oczywiście uwielbiam akurat czwarty tor, bo jest po prostu najszybszy, najlepszy. Nie muszę się bardzo skupić, żeby... to już jest raczej bardziej skupianie się, żeby przeciwnik nie najechał mi na krawędź. No właśnie, tak jak teraz, no kurde. Jeżeli zrobię to samo, to będzie źle. Trzeci Sullivan. Starać się jak najbliżej krawędzi. Właśnie to trzeba trenować, skupiać się. Właśnie zauważyłem też jedną rzecz. Nie mówiłem chyba jeszcze o tym, że ta gra brakuje multiplayera. No ale kto by pomyślał, że w 2002 roku, na przykład do teraz, ludzie będą myśleć, że o, widzę, że ludzie, społeczeństwo, czy gracze już prędzej, chcieli w tamtych czasach skupiać się też na multiplayerze. Właśnie to jest śmieszna czasami sprawa, że mówimy teraz, a nie kiedyś. No ale kto by pamiętał w 2002 roku, żeby skupiali się na multiplayerze. A tu chodziło o to, żeby tylko grać z komputerami. No można oczywiście z kolegami, koleżankami czy coś tam. Finał! I jedziemy. Aj, za bardzo troszeczkę mocno wjechałem w zakręt. Ale oczywiście ustabilizuję. No oby kurde ten ostatnie zawody skutkowały zwycięstwem dla mnie, bo ja kurde się wnerwię znowu, jeżeli coś się spierdzie. Na prowadzeniu. Pierwszy jedzie Golob, drugi Adams, trzeci Kram. No zobaczymy. Na razie jest bardzo dobrze, ale kurde on już tutaj jest za mną. I to już niestety spowoduje tym, że właśnie kurde by tą próbowali mnie atakować. Pierwszy jedzie Richardson. Nie. Ja jebie, serio. Kurwa, jeszcze dogonię cię, kurwa. Jeszcze cię dogonię. Przy tym ostatnim nie, chociaż może i nie. Pierwszy jedzie Richardson. A myślałem, że wygram te zawody. No, kurwa. Sorry ludziska za takie małe wcięcie, czy coś się tam wydarzyło, ale najprawdopodobniej właśnie gra się wyłączyła, ale co za tym też również idzie, zapisu nie było, więc prawdopodobnie będę musiał przegrać to od początku,
Ale to zrobię poza nagraniem i my zaczniemy od momentu, kiedy zakończyliśmy Grand Prix Europy, więc najprawdopodobniej wyniki będą trochę inaczej. Was poinformuję oczywiście, co poza nagraniem się wydarzyło najwyżej. Wy na pewno tego nie będziecie widzieć, więc także taka mała informacja. Także jeżeli oczywiście Wam filmik się spodobał, to oczywiście łapka w górę, także dzięki wielkie za oglądanie. Na razie.